Witajcie, z tej strony Krix i dzisiaj mam do zaprezentowania dla was edycję przedpremierową, bo chciałem już powiedzieć kolekcjonerską, ale jest to edycja przedpremierowa gry Dying Light. Jest to wersja na PC, PS4 i Xbox One. W zestawie znajduje się bonus w postaci DLC Be The Zombie, dzięki czemu będziemy mogli wcielić się w rolę właśnie zombie, jak i koszulka. I rozmiar jest oznaczony na pudełku, więc możecie po prostu znaleźć koszulkę, która będzie wam odpowiadała. I wybór jest od rozmiaru M do XL. Większych niestety, z tego co wiem, to nie ma. I tak, edycję możemy kupić praktycznie w każdym sklepie zajmującym, który posiada w swoim asortymencie gry, przynajmniej w większych sieciach. Na przykład Empik, MediaMarkt, zakładam, że w Saturnie też jest. I tak, pierwsze co rzuca nam się w oczy, jak to zobaczymy, stylistyko przypomina to dotychczasowe preordery, tylko że tak, pudełko jest pod każdym względem mniejsze, jeśli widzicie, z wysokości, z szerokości, jak i z grubości. Widać, wydawnictwo Techland wzorowało się właśnie na tych, zresztą widzimy to od razu. Ale niestety po prostu nie mierzyli tego, nie wiedzieli jakie są wymiary. Trochę szkoda, bo jak to ustawimy koło właśnie tych zestawów, to tu będzie od razu widać, że jest to pudełko mniejsze. Co się z tym wiąże? Tutaj nie czujemy, że jest załóżmy koszulka w środku, a tutaj czujemy, że pudełko jest trochę wypchane. Ale tak. Poza tym stylistyka jest bardzo ładna, pasuje do gry. Mam nadzieję, że Hellride również się doczeka takiego wydania. Mamy tak, kilka informacji o grze. Jest informacja o koszulce, o DLC. I tak, jak wyciągamy. Jak widzicie, koszulka jest mocno spakowana. Dlatego tak jak mówiłem, lepsze aby było to pudełko w takim standardzie jak poprzednie, bo mimo wszystko byłoby to potem łatwiej zapakować. A tak mamy wszystko upchane na siłę. I tak. Jest kartka informująca o stalowej serii i o dodatku. Nie znajduje się tu żaden kod, więc zakładam, że jest to w jakiś sposób aktywowane czy coś. Jest na pewno adres, pod który trzeba się udać, żeby poczytać o dodatku. Ale tak, przejdziemy do samej koszulki, która jak widzicie jest mocno upchana i w tym wypadku mam rozmiar L. To na razie przestawimy i otworzymy koszulkę. Koszulki występują jedynie w kolorze białym. I tak, na froncie mamy na cały przód olbrzymią grafikę przedstawiającym zombie i tytuł gry Dying Light. Jest to motyw, który znamy czy z tego pudełka właśnie, czy z pudełka z edycją w dniu premiery. A na odwrocie mamy również znany napis i również na całą stronę jest tak, informacja One Day Edition. Nie, sorry, Day One Edition i good night, good luck, czyli dobrej nocy, powodzenia. Koszulka jest dosyć cienka, ale mimo wszystko z bardzo dobrego materiału, wysokiej jakości nadruk. I jeśli mogę coś o tym więcej powiedzieć, to dotychczas z preorderów jest to najładniejsza koszulka, bo raz, że posiada grafikę z tyłu zajmującą praktycznie całe plecy, to dodatkowo mamy niemal na całym przedzie również wysokiej jakości grafikę. Na drugim miejscu, jeśli już by ktoś był bardzo ciekaw, no to jest edycja z Cienia Mordoru, bo tam również mamy ładną grafikę na tyle, ale poza tym dotychczas jest to najlepsze wydanie edycji przedpremierowej. A tak jak mówiłem, największy mankament to jest to małe pudełko,
Na szczęście ładnie wykonane, tekturka w środku też jest, więc nam się to po prostu nie rozwali. Ale szczerze wam powiem, że jeśli chcemy to nosić, to pudełko nam nie przeszkadza, ale jeśli chcielibyśmy to z powrotem zapakować, no to będziemy mieli pewne problemy. Poza tym, tak jak mówiłem, jest to naprawdę bardzo ładnie przygotowane wydanie przedpremierowe. I również, jak mówiłem, mam nadzieję, że Hellride również się doczeka takiej bardzo ładnej koszulki. I tak, cena w sklepach to 20 zł, więc naprawdę głupotą byłoby nie zakupić choćby dla samej koszulki, która jest klimatyczna i bardzo wysokiej jakości. I tak jak mówiłem, najlepsza z dotychczasowych. O, bo bym zapomniał, zakupienie edycji przedpremierowej musimy sobie zachować paragon, bo później w dniu premiery idziemy z paragonem, przynajmniej jeśli dobrze pamiętam, do sklepu i możemy o 20 zł taniej, czyli o wartość preorderu, kupić grę. Tylko tak jak mówię, nie możecie zapomnieć właśnie o paragonie, bo musi być jakiś dowód na zakup edycji przedpremierowej. Tak więc w cenie edycji w dniu premiery mamy dodatkową koszulkę. I ode mnie to tyle, bo tutaj nie ma się nad czym rozgadywać. Plusy, minusy tego wydania mniej więcej wam przedstawiłem, przynajmniej to są takie moje zauważalne plusy i minusy. A resztę ocencie sobie sami. I dobra, to tyle. Ostatni film na kanale w tym roku. Tak więc dzięki, że byliście ze mną dotychczas. I widzimy się w nowym roku. A wam ze swojej strony życzę szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia niedługo. Dzięki i cześć.